Друзі, наче капрані, друзі, наче такі, що суди. То вийомтковий час, як і в тих більших годами, час тільки бути проти нього. Я то в тих чаші, що хочу бити швидкий, то те і звикли швидкий, аби на Євхаристі дякувати Богу Всемогу Сину за дар особи, що й тебе я направив до гріху. Так чинить це місяць. Грабачуючи на Євхаристі, аби дякувати, аби мовити Боже Всемогонце, як то добре, що поставіш нам на такі випостежі. Дійшай, видалі, що вже трудно дотикати книгу тенату, як тільки тенату, зв'язаних з нашим Незбавичем і Його Менком. Вшак вже істишме кілька днів перед Wielkim Piątkiem, przed tym kulminacyjnym dniem, w którym okazało się, że miłość Boga gotowa jest aż do tak szaleńczego kroku, aby za człowieka umrzeć. Kiedy mówimy o Wielkim Piątku, warto wrócić do Wielkiego Piątku z dnia 25 marca 2005 roku. Myślę, że wielu z nas wówczas oglądało w telewizji tę niezwykłą drogę krzyżową, bardzo bolesną drogę krzyżową. I w czasie transmisji telewizyjnej widzieliśmy Jana Pawła II, który nie uczestniczył w drodze krzyżowej w Koloseum, tylko w swoim mieszkaniu. Bardzo słaby siedział na krześle, patrzył w telewizor. W ten sposób łączy się z tymi, którzy uczestniczyli w drodze krzyżowej w Koloseum. Wreszcie ten moment niesamowity, gdy pod koniec nabożeństwa w drodze krzyżowej Jan Paweł II prosił o krzyż. To zdjęcie zresztą obiegło cały świat. Jan Paweł II przytulony do krzyża. Zaledwie tydzień i jeden dzień przed swoją śmiercią. Cóż nam ten Wielki Święty mówi o krzyżu? To bardzo ważne, abyśmy w świetle Jego nauczania spojrzeli na krzyż Chrystusa. Kiedy się czyta różne teksty Jana Pawła II o krzyżu, przebija w nich jedno, a mianowicie przesłanie do ludzi, aby ludzie umieli patrzeć na krzyż Chrystusa i umieli odczytywać głębie znaczenie, to czym jest krzyż. Wiele wypowiedzi, wiele tekstów Jana Pawła II dotyczy krzyża. Dzisiaj przywołajmy tylko kilka, które niechaj nam pomogą zrozumieć wymowę krzyża. Jan Paweł II w encyklice Dives et Misericordia napisał m.in. taki fragment, w którym zawarł takie przesłanie. Krzyż to niezwykłe pochylenie Boga nad człowiekiem. Pisze Jan Paweł II, że w krzyżu okazało się, że Bóg nas tak bardzo kocha, że aż gotów był do tego, by się wystawić na ludzką nienawiść. Na tę nienawiść, która pochodzi z głębi grzechu. Ale jednocześnie Jan Paweł II naucza, że krzyż trzeba zawsze rozumieć w świetle zmartwychwstania. Bo Chrystus zmartwychwstał na krzyżu tym drewnianym, na którym On umierał, już go nie ma. A to, że zmartwychwstał, to oznacza, że On dla wszystkich, za których umarł, przygotował perspektywę wieczności. Myślę, że to nauczanie o krzyżu, który jest kluczem do wieczności, powinno ciągle nam przyświecać, kiedy patrzymy na Chrystusowy krzyż. Jan Paweł II nauczał też, że krzyż jest znakiem bezinteresownej miłości Boga. My ciągle musimy sobie tu powtarzać, że Bóg nas kocha bezinteresownie. Aż tak bezinteresownie, że był gotów za nas umrzeć. Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej,
przyjął ludzkie ciało, aby w ludzkim ciele umrzeć na krzyżu. Ale to jest znak bezinteresownej miłości. Takiej miłości, która gotowa jest umierać. Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje. Mówił Chrystus wcześniej przed śmiercią. Jakże dla nas ten znak krzyża powinien ciągle przemawiać mocno i zadawać nam pytania. Co ty rozumiesz, człowieku, pod słowem miłość? Czy miłość rozumiesz to, co rozumie Chrystus, twój Zbawiciel? Bo On za miłość rozumie tę rzeczywistość, że gotów był umrzeć, a ty jak kochasz, do czego jesteś zdolny? Jan Paweł II też nauczał, że krzyż to znak nadziei. Tej nadziei, która związana jest z wiecznością. Że życie ludzkie dzięki temu, że Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, nie kończy się tutaj na ziemi. My mamy znak, w tym znaku mamy nadzieję, że spotkamy się z bliskimi, że nasze życie tu się nie kończy, że owszem, śmierć się zmieni. I ciągle powinniśmy patrzeć z nadzieją, chociażby wtedy, kiedy stajemy nad mogiłami naszych bliskich, nad którymi wznoszą się różne krzyże. Krzyże jako znak tego, że śmierć nie ma pełni władzy nad człowiekiem. Jakże to bardzo ważne, żebyśmy patrzyli na krzyż Chrystusa jako na znak nadziei. Ale jednocześnie w krzyżu jest coś więcej, a mianowicie to, że krzyż mówi człowieku, jesteś dla mnie tak bardzo cenny, że chciałem za ciebie umrzeć, ale równocześnie mówię tobie, żebyś widział, że krzyż oznacza to, że cierpienie ludzkie ma sens. Nawet to najbardziej wydaje się dramatyczne, bezsensowne, ma sens wtedy, kiedy człowiek złączy się ze swoim Zbawicielem. Krzyż wreszcie to jest znak pojednania. Pojednania między ludźmi. Pojednania z jednej strony ziemi z niebem, ale też pojednania między ludźmi. To jest bardzo istotne, też wielokrotnie w nauczaniu Jana Pawła II się przewijało, że skoro Chrystus umarł za wszystkich ludzi, to wszyscy ludzie dla siebie powinni być braćmi. Jakże tutaj powinniśmy, my chrześcijanie, w ten sposób patrzeć na innych. Zauważmy, co się dzieje, co się działo w historii. Krzyż był znakiem podziału. Podziału religijnego między wyznawcami islamu, chrześcijaństwa. Ale także krzyż był, można powiedzieć, orężem, żeby walczyć przeciwko komuś, żeby kogoś na siebie nawracać. Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że skoro Chrystus umarł za wszystkich, to my, ludzie, powinniśmy odkrywać w sobie braterstwo. Braterstwo rodziny ludzkiej, a tym bardziej braterstwo rodziny, która wyznaje Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Moi drodzy, jeżeli człowiek w ten sposób patrzy na krzyż, to ten znak jest dla niego bardzo cenny. Jeżeli człowiek w ten sposób rozumie krzyż, to też inaczej patrzy na mękę Chrystusa. I wszystko, co związane z męką Chrystusa, jest dla niego niezwykle cenne. I w tym kontekście popatrzmy, moi drodzy, na to, co działo się chociażby w 2014 roku. Pamiętamy, co było w czerwcu. Pamiętamy ów, można powiedzieć, niesławny festiwal Malta w Poznaniu, gdzie próbowano wystawić bluźnierczą sztukę Golgota Piekła, gdzie w tejże sztuce rybijskiego pisarza Chrystus pokazywany był nie jako ten, kto nas nieskończenie kocha, nie jako ten, kto bezinteresownie umiera, nie jako ten, kto daje nam nadzieję na wieczność, nie jako ten, kto mówi człowieku, ja jestem gotów wszystko zrobić,
był szczęśliwy, ale to była prześmiewcza, prześmiewcza sztuka. I wydaje mi się, że tamten czas był wielkim sprawdzianem, czy my ochrzczeni naprawdę rozumiemy Chrystusa, czy go kochamy. Przecież i w Krakowie próbowano ten bluźnierczy tekst tu i ówdzie odczytywać. Przecież tu i ówdzie były jakieś odezwy ludzi, którzy uważali, że te bluźniercze teksty mogą być publicznie czytane w imię, uwaga, wolności artystycznej. Jakże to bolesne, że niektórzy ci ludzie, którzy byli ochrzczeni, znowu ochrzczeni, może nawet ci, którzy mają krzyże w swoich mieszkaniach, uważali, że się nic złego nie dzieje, kiedy się w miejscu publicznym wystawia, czy odczytuje ów bluźnierczy tekst. Tymczasem dla kogoś, kto kocha Chrystusa, tymczasem dla kogoś, kto rozumie, czym jest krzyż, to coś takiego powinno być nie do pomyślenia. Powinno wywoływać ból, smutek i zranienie. Myślę, że w tym kontekście trzeba odczytywać słowa Jana Pawła II z Zakopanego z 97 roku, gdy 6 czerwca mówił do Polaków: umiłowani, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym. Myślę, że to przesłanie Jana Pawła II jest aktualne również dzisiaj. Gdyby on tutaj stanął, by powiedział to samo. Brońcie krzyża, kochajcie krzyż. W nim zawsze powinniśmy widzieć Chrystusa, który nas zna. Jan Paweł II wielokrotnie nawiązywał w swoim nauczaniu do słów Chrystusa, który powiedział, że jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Moi drodzy, trzeba, żebyśmy również to ciągle pogłębiali. Co to znaczy brać krzyż? Co to znaczy, że każdy z nas ma krzyż? Nauczanie Jana Pawła II wyjaśnia nam wiele kwestii i nas bardzo oświeca, ponieważ często my sprawę niesienia krzyża to tak stereotypowo sprowadzamy tylko do choroby, do cierpienia. Tymczasem Jan Paweł II w jednym z ważnych tekstów, czyli w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży z 2001 roku podkreśla, że chrześcijanin to nie jest ktoś, kto szuka cierpienia. Chrześcijaństwo to nie jest cierpiętnictwo. Że również niesienie krzyża wcale nie polega na tym, żeby z jakimś umartwieniem czy wyrzeczeniem znosić codzienność. Że krzyż wcale nie polega na tym, żeby człowiek uważał, że jeśli cierpi, to dobrze. Myślę, że tutaj trzeba dopowiedzieć jedną bardzo ważną kwestię. Często zresztą przez nas słyszano w takich obiegowych rozmowach, stwierdzeniach. Kwestia bardzo ważna, ponieważ często jest to powtarzane, co jest tak naprawdę herezją. Sam wielokrotnie słyszałem, jak ktoś powiedział, że kogo Bóg miłuje, to mu daje krzyże w rozumieniu cierpienia, w rozumieniu nieszczęścia. To nie jest tak. Gdyby ktoś tak myślał, że to jest prawda, to by błądził. Ponieważ takie stwierdzenie jest po prostu czystą herezją. Bo to by oznaczało, że Bóg nie miłuje wszystkich. Nie miłuje tych, którzy są zdrowi, którzy się są szczęśliwi, którzy się dobrze mają. Tak nie można mówić, że kogo Bóg miłuje, to mu zsyła nieszczęście. Ponieważ jedynie, co Bóg Ojciec zesłał na ten świat, to zesłał swojego Syna, aby świat zbawić. Wobec tego, o co chodzi w tym niesieniu krzyża? Jan Paweł II naucza, że
Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby nieść krzyż, to znaczy, aby kochać. W tymże tekście, który jest orędziem na Świętych Dzień Młodzieży, Jan Paweł II naucza, że chrześcijanin powinien naśladować Chrystusa w miłości. I niesienie krzyża polega na tym, że się naśladuje Chrystusa, który kocha. Ale trzeba to rozróżnić, ten krzyż. Co to znaczy krzyż nasz życiowy? Powinniśmy uważać życiowy krzyż jako coś, co jest narzędziem naszego zbawienia. Zatem wszystko to, co jest nam dane, dzięki czemu możemy się zbawić, możemy uważać za nasz osobisty krzyż. Zatem pomóż, kochany bracie, moja siostro, krzyżem Twoim danym na całe życie jest na przykład współmałżony. Krzyżem jest Twoje powołanie zawodowe. Krzyżem jest powołanie kapłańskie, zakonne. I wcale tutaj nie chodzi o to, abyśmy to rozumieli jako ciężar, jako coś, co przygniata, ale jako coś, czemu będąc wierni, możemy się zbawić. Jeśli ktoś chce i za mną, mówi Chrystus, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Czyli innymi słowy, nie każdego dnia wykonuje z miłością to, do czego jest powołany. Z miłością wykonywać powołanie matki, ojca, kapłana, siostry zakonnej, nauczyciela, lekarza, kierownika, kogokolwiek, kimkolwiek jesteś. Ale największe powołanie, jakie mamy, to mamy to, abyśmy umieli kochać. W tym miłowaniu, co jest równoznaczne z niesieniem krzyża, jak nauczył Jan Paweł II, chodzi też o to, abyśmy umieli kochać najpierw samego siebie. Co to znaczy kochać siebie? Popatrzcie, każdy z nas ma jakieś wady, ma jakieś słabości. Każdy z nas może powiedzieć, że nie jestem tym, kim chciałbym, nie mam takich zdolności, nie mam takich możliwości intelektualnych, takich czy innych. Człowiek może powiedzieć sobie, nie jestem doskonały. Wobec tego, cóż, nie mogę się Bogu podobać. Tymczasem chodzi o to, aby kochać siebie. Chrystus mówi, kochaj siebie samego, kochaj bliźniego, to znaczy nieść krzyż. Ale też niesienie krzyża oznacza to, aby człowiek pomagał Chrystusowi w jednym, a mianowicie w zbawieniu świata. W tymże orędziu na Światowy Dzień Młodzieży Jan Paweł II naucza, że Chrystus wymaga od każdego swojego ucznia, żeby ten szedł za nim, za Zbawicielem, a to oznacza zbawiał świat. Zbawienie świata zaczyna się, powinniśmy, od siebie. Ale niesienie krzyża powinno polegać na tym, że chcemy zbawiać innych, pomagać w zbawianiu. Moi drodzy, jeśli kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie. Chrystus mówi, ty człowieku powinieneś się zaprzeć siebie, to znaczy postawić tamę swojemu egoizmowi. To jest niesienie krzyża, jeśli ty powiesz, muszę walczyć ze swoimi słabościami do grzechu. To jest niesienie krzyża, jeśli powiesz, że powinieneś pracować nad sobą, że powinieneś ciągle się doskonalić, dążyć do świętości. Jeśli kto chce iść za mną, niech niesie tak rozumiany krzyż duchowy i niech mnie naśladuje. Gdybyśmy w tym kontekście spojrzeli na świętego Jana Pawła II, moglibyśmy powiedzieć, że całe jego życie było ciągłym dźwiganiem krzyża, tego krzyża w rozumieniu duchowym. Było ciągłym doskonaleniem siebie, pomaganiem innym się zbawić i ciągłym doskonaleniem w miłości do innych ludzi. Moi drodzy, niech ten obraz, to zdjęcie Jana Pawła II przytulającego krzyż w tych dniach mówi nam jedno. Powinniśmy zbliżać się do Chrystusowego krzyża.
do krzyża, na którym On umiera. I powinniśmy zadać sobie pytanie, też niezwykle ważne. Gdzie my dzisiaj jesteśmy? Czy jesteśmy tak jak święty Jan i Maryja, wierni pod krzyżem? Czy może stoimy z daleka? Czy może jesteśmy w gronie tych, którzy na krzyż Chrystusa patrzą z obojętnością? Krzyżu Chrystusa, bądź uwielbiony. Amen.